Kartingowe newsy we Vroom TV i Dalia Czarnocka. We włoskim Castelletto di Branduzzo w dniach 18-19 kwietnia odbyła się czwarta runda włoskiej edycji Pucharu Rok Strefy Północnej. Na tych zawodach mieliśmy tylko dwóch reprezentantów w kategorii mini, Tymoteusza Kucharczyka i Huberta Laskowskiego. Kucharczyk po prefinale startował z 13 pozycji do wyścigu finałowego, a Laskowski z 28. W finale nasi młodzi kierowcy przyjechali, można powiedzieć, razem. Laskowski ukończył wyścig na 18, a Kucharczyk 19 miejscu. Kolejna runda Roka Strefy Północnej już 10 maja również na torze Castelletto di Branduzzo. Równocześnie co włoski Puchar Roka odbyła się pierwsza runda Mistrzostw Europy KZ i KZ2 na torze Sarno pod Neapolem. Ponieważ na torze królowały dwie najszybsze kategorie kartingowe, KZ i KZ2, naszym jedynym reprezentantem, który regularnie widnieje na listach startowych w jednej z tych klas, był Bartosz Idźkowski. Dość przykro jest to mówić po raz kolejny, ale Idźkowskiego nie opuścił pech. Kierowca z Nowego Miasta Lubawskiego odpadł w tak zwanym wyścigu drugiej szansy, gdzie kierowcy, którzy nie poradzili sobie zbyt dobrze w wyścigach kwalifikacyjnych, wciąż mogą spróbować wejść do prefinału. W najbliższy weekend zostanie rozegrana ostatnia runda WSK Supermaster Series, podczas której Karol Basz będzie walczył o wygraną w tym cyklu. Posłuchajcie, co ma nam do powiedzenia. Plan jest jeden. Atakować i być na najlepszej pozycji. Najważniejsze to jest to, że mam 40 punktów przewagi i tak naprawdę nie gonię, tylko będę się starał skoncentrować maksymalnie na tym, żeby to wygrać. W zeszłym roku też miałem aż do ostatniej rundy 40 czy tam 50 punktów przewagi i w półfinale zatarłem motor, więc wszystko może się zdarzyć. Mocną stroną jest to, że będzie ten tor Sarno, który ja najbardziej lubię i myślę, że wszystko będzie dobrze. Ponadto w ten weekend startuje Rock Cup Poland na Avix Racing Arenie w Toruniu. Będzie to pierwsza impreza polskiego roka w sezonie 2015. Mamy nadzieję, że będzie ona pełna wrażeń z racji na wprowadzenie nowego silnika Rock DVS. Do usłyszenia za tydzień z kolejną porcją kartingowych newsów.